Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otwieramy zestaw startowy z Ligi Hiszpańskiej. Ostatnio wrzuciłem saszetki luźne, udało się zdobyć dzięki mojemu znajomemu Sebastianowi również zestaw startowy. Nie ma go jeszcze w Empiku. Miejmy nadzieję, że pojawi się, bo wiadomo każdy z nas potrzebuje album do wkładania kart ja jak wspomniałem nie będę zbierał kolekcji hiszpańskiej, ale chciałbym pokazać, zaprezentować moim widzom jak to wygląda czy jest sens kupować, czy jest to naprawdę gra warta świeczki, także na zestawie startowym mamy moi kochani Griezmana Bellingama, Ramosa, Isco Yamala, Lemara, Kubo no i zawodnik z Via Real w środku trzy karty limitowane. Dodatkowo na pewno będą saszetki, cztery z tego co tutaj widzę książeczka, album. A więc co, otwieramy i zobaczymy, jak to się prezentuje. Powiem Wam, że album jest na pewno gruby, bo czuję. Jak to wygląda? No, i popatrzcie, no mega piękny album. Wow, pusto, pusto, odkładamy. I mamy również tutaj napis. Adrenalin XL2324, La Liga. Takie albumy naprawdę są piękne, bo można zebrać wszystkie karty w jednym albumie, nie trzeba rozkładać tego, więc naprawdę konkrecik. Jak to wygląda odnośnie ilości kart? No na czegliście 471 kart, ale są dodatkowe, jak Momentum i tak dalej, bo patrzyliśmy ostatnio na saszetki. Mamy zresztą tutaj w środku je, cztery sztuki. I tutaj możecie doczytać, że są karty SQDOS, Momentum, Memory, balon de Oro i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo więcej tych kart aniżeli tylko to, co na czegliście. Jedna saszetka, druga, trzecia, czwarta. I tu mamy limitki. Taka malutka czeglista. Można zaznaczać, co mamy, co nam jeszcze brakuje. Więc też bardzo przydatna rzecz. Tutaj mamy książeczkę i jest plakacik plansza do gry z drugiej strony. Także można też grać. No i co mamy w środku? balon de oro z Judem Bellinghamem wszystko w języku hiszpańskim mamy bazoweczki czyli te regularne karty escudos escudos plus energy Quantes de oro mam nadzieję że dobrze wymawiam bo hiszpańskiego nigdy się nie uczyłem ani nie miałem styczności Fuerza, Diamantes, Influencers, Bravo, Diabolicos, Champions, Supercrax, Ballon de Oro. No i tu są wyszczególnione karty każdego zespołu, ile tych specjalnych jest w danym zespole. Barcelona ma 13, Real 11, Atletico 9. To są te zespoły, gdzie jest najwięcej. Jakaś tutaj karta Excellence, Invencible. Tutaj są jakieś inne produkty, jeszcze widzę. Tutaj chyba saszetki. Momentum można trafić. mori Ballon de Oro, Messi Ronaldo, Joaquin. Puszka, mała puszka. Premium saszetka, premium oro. Limitki, jakie są? Autografy można też trafić. Jest ich troszeczkę podwójne, nawet. Więc naprawdę kolekcja zacna. No i zobaczymy, co trafimy dzisiaj w saszetkach. Najpierw sobie zobaczymy na limitki. I jako pierwszy wpada nam Ilkay Gindogan z Barcelony. No ładne, ładne powiem Wam. Następnie Alaba z Realu i Koke Atletico czyli z trzech tych najlepszych klubów są Limitki. I zobaczymy, co jeszcze w tych czterech saszetkach nam tutaj wpadnie. Aleksander Medina, trener, to jest chyba Girona. Następnie Becker, Real Sociedad. No i mamy Influencers. Tego jeszcze nie trafiłem podczas otwierania wcześniejszych saszetek 12. Aymar Oros. Diamante, Diego Lopez z Walencji, Pepe Lu, Walencja i Alavés Blanco. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie zbierać Ligę Hiszpańską, tą edycję, czy odpuszczacie? Chadi Riad z Realu Betis. Znowu mamy trenera Kike Sanchez Flores, entrenador Sevilla Logo hetafe. Czyli tylko jedna specjalna. No i popatrzcie, co tutaj się wydarzyło: trzy bazóweczki Villarreal: Cuenca, Gerard Moreno i Capué. Trzy bazówki jednego zespołu. I mamy trenera Chaviego. No, ciekawe, czy zostanie na stanowisku, ale raczej nie. Raczej będzie nowy trener Barcelony, Nuevo Fichaje. Chongla, i Super Krak Borja Majoral z Getafe. Te karty są bardzo podobne do Limitek. W sumie tylko napis tutaj jest inny, a tak identycznie. No i mamy tą kartę Escudos Plus. Tym razem Atletico Madryt. Do tego mamy czumi z Almerii i Sevilla Ocampos. No i zostaje nam ostatnia saszetka. Leo Baptistao z Almerii. Następnie Juanlu z Sevilla. Aktualizacją. I mamy Fuerza. Four, czy jak tam się w Hiszpanii wymawia czwórkę. Molina, Savic, Jimenez i Hermoso. Czyli obrońcy Atletico Madryt. I jeszcze mamy bazoweczki Gomeza, Kike Garcia i Jaume. Tak więc, moi kochani, no naprawdę no opłaca się zakupić ten zestaw startowy już ze względu na sam album. Mamy oryginalny albumik, jeszcze z tyłu, popatrzcie, wcześniejsze edycje są zaprezentowane, jest naprawdę fajna sprawa. Dodatkowo, jeżeli ktoś później jednak zrezygnuje ze zbierania, no to można album mieć na coś innego, bo on jest taki podwójny, więc w sumie wkładki można wyciągnąć i mamy podwójny album. Odnośnie kart, no to zawsze w środku będą te same trzy limitki. Więc wystarczy kupić jeden zestaw startowy. No a co więcej się trafi, to już zależy od szczęścia. Ja miałem tutaj dzisiaj ze specjalnych takie karteczki. I chyba tutaj ta karta Eskudos Plus, jedna z tych najrzadszych. Więc myślę, że dość fajnie mi się trafiło. Ok, moi kochani, dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka i tego zestawu startowego z Hiszpanii. Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.